Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest nowy film na moim kanale i dość nietypowy, ponieważ pokazuję wam przedpremierową nową mapę wraz z jej autorem. Oczywiście jest to Zielak. Cześć, Zielak. No, witam. A mapa nosi nazwę Stara Huta i dzisiaj wraz właśnie z autorem tej mapy chcemy wam ją zaprezentować, ponieważ naprawdę daje coś mega, mega fajnego, autorskiego, bo to Zielak sam wymyślił, a są to oczywiście jagody, borówki, jak chcecie tak na to mówcie, ale po prostu no, kozackie. Na Twitchu to sprawdzaliśmy i ciebie też tam widzę, zapraszam na Twitcha, followka sobie kliknij i subka pod tym kanałem też tutaj zostaw, nie, jakby nie było, i łapkę też. Więc dobra, jak mówię, ze mną dzisiaj Zielak, więc super, będziemy mieli tak powiedzmy informacje z pierwszej ręki na temat tej mapy. I cóż, może zacznijmy najpierw tak po kolei, jagody sobie na koniec, więc oglądajcie do końca. A póki co przejdźmy do całości mapy, powiedz jak tutaj wygląda wszystko. I może kilka słów tak na wstępie, co nie, bo trochę się rozgadałem. No dobrze. No więc tak, mapa ogólnie jest pod bardziej taki średni osprzęt. Nie jest to typowo pod 30. Wzorowana jest na realnych terenach, więc jeśli ktoś mieszka na przykład w okolicach tutaj, to na pewno skojarzy te tereny. Na mapie jest 127 pól. Jest bardzo dużo lasów ogólnie na niej, więc jeśli ktoś lubi się bawić w leśnikach, to mapa jak najbardziej dla niego. No i w tych lasach właśnie jest to coś nowego, czyli te jagody, które później pokażemy, jak to działa, co się z czym i tak dalej. Dokładnie, mam tutaj te blueberry, jak widzicie teraz właśnie sobie klikam je i to są właśnie te tutaj nowe uprawy, że tak powiem, ale to są dosyć nietypowe uprawy, ponieważ ich nie możemy tak zasiać siewnikiem po prostu. Rozumiem, że to co mówiliśmy dodałeś, tak? Tak, jest. Dobra, jest. To wszystko pokażemy, ale tak, proponowanych upraw to też na mapie znajduje się, nie wiem czy to widać, chyba nie widzicie, bo kamerkę osłoniłem. Lucerna i żyto, więc spoko. A gdzie się żyto? Nie ma. Nie ma szynżyta. Coś ciekawszego dałem za nas. A to tak, oczywiście, że tak, to jest szacun. No. I oczywiście tak, przypomnijmy, mapa niebawem będzie już na modhubie, na konsole i PC, prawda? Oczywiście. Superancko, bardzo się cieszę. Widzowie, którzy też są konsolowcami, pewnie też się cieszą. Więc tak, mapa na PC i konsole. Zacznijmy może od doprowadzenia gospodarek, bo to jest chyba najważniejsze, a potem pokażemy ludziom więc właśnie też jakieś tereny, no i potem przejdziemy oczywiście do tych borówek, bo są po prostu kozackie. Więc dobra, oprowadzę w pierwszym gospie, ogólnie tutaj. Ktoś też, wspomniał się szybko, ktoś też wspominał, że ta mapa, to gospo bardzo podobne do tego gospa z Lipinek. No i tak. Chyba nawet jakby nie było, to właśnie jest to gospo, nie? Tylko... Tak, to jest w zasadzie to samo gospodarstwo, które jest na Cybuchowie, tylko że teraz wszystkie modele zostały przeze mnie od nowa. Tak, to są no Zielaka autorskie modele. Zrobione niemalże tak, jak jest w rzeczywistości to gospodarstwo. Całkiem? W zasadzie jest... Powiem ci, nietypowe, bardzo nietypowe, nie? Naprawdę. Tak, zgadza się, no ale takie jest w realu. Kozak wygląda. No, tak to wygląda. Też taki mały smaczek to Zielak dodał w postaci właśnie swoich zielonych makerów, więc fajne. Tak, to tak. Mi się podoba. Zielak strasznie dba o takie szczegóły, o easter eggi, których też to nie brakuje. Naprawdę, jest tyle easter eggów, że... Ale nic nie mówimy, pokażę, zobaczcie sami sobie, nie? Każdy zobaczy sam, jak podejrzy mapę. Dokładnie. No. Ogólnie na tym gospodarstwie są świnie i krowy, czyli... Takie podstawowe zwierzęta, oczywiście jest też silos, taki nietypowy trochę, można by rzec. Chodzi o ten silos, tak? Tak, tutaj można sypać uprawy. Czekaj, bo otworamy we dwóch. To jest. O dobra. Dobra. Tutaj można sobie wsypać na tą folię ładnie, zboże. Eleganckie. Coś jest. Młodzieżowe dosyć. A z drugiej strony jest... Żmijka. Żmijka, no. Dokładnie, po prostu żmijka zwykła. To jest silos na kiszonkę, rozumiem, w tym miejscu, tak? Tutaj? Tak, taki mały na starcie. Oczywiście jak ktoś będzie chciał sobie postawić coś innego. Tak, dokładnie. Przypomnijmy, że mapy Zielaka są takie, że możecie wszystko sobie sprzedać i zrobić całemu gospodarstwu, bo mu się nie podoba, więc fajnie. Ja nie przykładam jakiejś gigantycznej wagi właśnie do gospodarstw z tego względu, że chcę, żeby każdy robił to, co sam chce, nie? A ja właśnie odwrotnie, ja zwykle grajcie na tym i koniec. No ale dobrze, tak. Ja nie chcę narzucać, korzystam jakby z możliwości, które oferuje FS19. Jasne, rozumiem. No i fajnie. Też przypomnijmy od razu, że mamy też dodatkowe zwierzęta, jakby nie było, bo są to... Tak, właśnie, są kozy i kaczki. Dokładnie, kozy i kaczuchy, gdzieś tutaj były kaczuchy, o. Kaczuszki, ducks i goats, więc oczywiście gratulacje Zielak, że pozwolenie dalej się utrzymuje.
że tak. Jest. Giantce będą może walczyć, ale teraz już raczej spoko, nie? Więc już... Nie, teraz już nie mogą. Wysłałem im screena z całą konwersacją, nie mogą mi teraz cofnąć. Elegancko, tego. Gratulacje. Ja też tutaj zaklaskam. Więc gratulacje. No. Super, super. Dobra, nie ma co zwlekać. Lecimy dalej oczywiście. Gospo takie, myślę też sobie sami sprawdzicie. Kolejne gospo, jakie chcę tutaj wam pokazać, zielak, to może co? Chodźmy teraz na to z owcami. Na owce, tak? Tak. Gdzie są owce? A, tam są, dobra, już się depam. Na samej górze, tam. Okej, okay, już do ciebie depnąłem. Dobra. Taka to jest dówka tu jest, śmieszna. Czekaj, właśnie chyba znowu ruch tego, jak to się mówi. A ten ruch to jest... To jest farming, no. to nie ma, że mapa jest taka, to po prostu no, zawsze tak jest. Nie da tego zrobić idealnie, no. Okej. Okay. To bym musiał zrobić drogi jak, nie wiem, autostrada, to wtedy faktycznie by się nie blokowało, no tak, nie? Wtedy tak, dlatego Gans takie robi. Dobra, okej, okay, to jest to gospa, tak? W tym miejscu? Oczywiście. Zaraz mi się domek. W gospie, no, tak, też modelowany przeze mnie, no, więc no. Fajnie. No, na tym gospie są kaczki, tutaj właśnie. Kaczuszki. Ciebie cię nie widzę. Pokażę od razu. A, tutaj a to są kaczki, okej, okay, no. Możesz zakupić parę. Nie wiem, czy masz pieniądze jakieś, tak to w stronę zaraz ci przeleję. Jaki mam przelać pieniądze? Nie bardzo mogę, czekaj, mam kierownika w ogóle? Okej, czekaj. Masz, to może w takim razie ja kupię. Żeby wszystko było to jasne, że one działają. Dobra. Proszę bardzo. Co, kaczuchy? O, ładne kaczuszki, proszę bardzo. Także no. Można się pobawić w coś innego, jak ktoś będzie chciał. To, kaczki czy gęsi? Kaczki, kaczki. Ducks. Kaczki, kaczki. Kaczki, dobra, Boże. Mi się pomyliło. Gęsi chyba takie dłuższe są. To są goose chyba, czy jakoś tak. A, no okej, okay, okej. Okay. No i dobra, dalej. I tu mamy owieczki, tak? Oczywiście owieczki, nic specjalnego. Zwykłe takie pastwisko. Zwykłe owce oczywiście. Też zakupimy, żeby nie było problemu tutaj. Wszystko wam pokażemy. Proszę bardzo, owieczki eleganckie. Sobie ładnie chodzą. Sobie chodzą. Mhm. No. No i tutaj kilka takich wiatek na maszyny, więc miejsce jest. Garaż to nie ma, co nie? Z tego co widzę. Nie, nie ma, tutaj same wiaty są. Ale ogólnie to jest tak w Ralu, tak? Nie, to akurat już robione przeze mnie. Aha, wymyśliłeś tego, spokoj. Tylko tam po jedno jest z Reala, nie? Okej, okay, dobra, spoko, spoko. Dobra, no i fajnie, fajnie, młodzieżowo. Kolejnego spotkania, jak widzimy sobie, to będzie chyba to już z gęsiami, nie? Z Kozami. Zagadam w ogóle. Więc dobra, spoko. No i jak tutaj to wygląda? No. Teraz jest tak, chyba tak. Dla owiec to wszystko, nie? Jeszcze raz. Teraz na tym gospodarstwie są konie. Tutaj. Aha, konie. Okej, okay, konie, no. Tutaj są konie, tutaj kozy. A tutaj są kury. Obok. A, to są kurki. No i fajnie, dobra. Czaję. No. Ej, zarobisz sobie kurnik ten z tym studesko, spoko. No. Fajne, fajne. Wcale nie, model nie jest wzięty ze starości po prostu, no ale dobra. Mniejsza. Aha, okej. Okay. No dobra. No, ale jest. No. Zielony domek, jest to czyżby to twój tak. Domek? Oczywiście, nie, wiadomo, ale model oczywiście mój. No, elegancki, fajny, fajnie wygląda. Spaszka. Albo garażyk na maszyny, tutaj jakieś wiatka, taka, nie wiem, wiatko, szopa, nie wiem jak to nazwać. To gospodarz jest wymyślane, tak? Tak, też jest zmyślone. Okej, okay, dobra, spoko. No i cóż. Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o gospy, to chyba skończymy na tym, bo chyba więcej nie ma już, to nie? Nie, są trzy. Okej, okay, są trzy gospa. Teraz powinniśmy się tak wyrazić trochę po mapie. Pokażemy to, jak wygląda całość, czyli to na przykład skup mamy. Też te zielone makerki. O, widzę już sporo, bo tu jest ten, wełna, wapno, tak, mleko. Bardzo dużo rzeczy. Wszystko naraz w trochę. Miejscu, nie? Wełna, mleko, wapno, zboże. Wszystko można tutaj niemalże sprzedać. Okej, okay, spoko. Przejdźmy może teraz do biogazowni, co to na to? Dobra. Gdzie jest biogaz, ty masz? A, tam masz. O, tam właśnie. Na dole. O, no i dobra. I biogaz wygląda na ten sposób, to normalnie mamy wjazd, elegancki. Biogazownia jak biogazownia, tutaj nie ma jakichś tam cudów, nie? Ale swoje modele są zrobione, więc fajnie. To jest spoczko, nie? Fajnie to wyszło, fajnie, fajnie. Chciałem zrobić rampę z dojazdem do tego tutaj, nie? Tak, żeby można było wjechać, ale się okazało, że w jakimś patchu FS coś zmienił i w momencie, kiedy się tepasz do biogazowni, nieważne jak wysoko bym ustawił trigger, zawsze tepacie na ziemię, nie? A, tak, 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 no. Taka ciekawostka. No, to też miałem z tym problemy. Dobra, silosy to wiadomo, wszystko się różnie świeci w nocy, tak? Zaraz sprawdzimy, czy świeci. Tak, można zobaczyć. Świeci się, of course, bardzo ładnie, spoko to wygląda. O, te lampy są też fajne. No. Te żółte, fajne, młodzieżowe. Tak, też sam robiłem, więc fajnie. Dobra, coś jeszcze tutaj możemy takiego ciekawego pokazać? Tartak może? Można,
A no, można tartak, no. Jesteśmy na tartach w takim razie. Takie punkty orientacyjne raczej. Mapa ogólnie jest w takim klimacie dosyć lesistym i trochę płaskim. Zgadza się. Ale, no wiadomo, jak to mam Pezrealu, tu się nie oczekuje terenu, bo to jest po prostu robione, no tak. Nie? Poza tym trochę map nizinnych też według mnie by się przydane. No tak, no tak, wiadomo. Jak ja tam przykład lubię korzystać, ktoś lubi takie, no to no. Wiadomo, że niech to różne będzie. Różne gusta są. Dokładnie, dokładnie. No. Okej. Okay. Taki skup, spoczko, ten tartaczek. No. Taki dość prosty, ale fajnie. Dobrze to wygląda. Tak, też tutaj nie ma jakichś cudów, nie? To się otwiera, rozumiem? To zamknięte po prostu. Nie, nie, to jest statyczne, nie? Aha, okej, okay, dobra. No. Coś jeszcze to możemy pokazać, jakiegoś ciekawszego? Teraz można jeszcze zobaczyć skup u sąsiada. Okej. Okay. Czy handlarzy zwierzętami. W sumie to nawet tak danie u sąsiada, bo ty mieszkasz jeszcze, w sensie gospo główne. Nie, to tam dalej jest. Gdzie jest gospo główne, ty? No, a tu jest, dobra, to kawałek, to kawałek. Aha, to jest sklep w ogóle, no. Dobra, to jest sklep. Mhm, z maszynami, a tu mygła spod sąsiada, no i dobra. Jest to jej po prostu skup i belki, tak? Tak, bele i ziarno i przy okazji można tutaj zwierzęta kupić, jeszcze jest tiger tutaj. Czekaj, tak rozgryzam, gdzie to może być. A, tutaj, okej. Okay. Tutaj jest. Spoko, murka fajna. No. Fajnie też, że modele są twoje, nie? To mi się podoba, że trochę, no. Że... Tak. Już jest totalnie taka swoja mapa, nie? Mhm. Wszystkie modele są albo moje, albo oryginalne, jancowe, nie? No. Fajna rzecz. Nic się nie przyczepi do też mnie. No, fajne no prawie wszystkie. No, wiadomo. W sklepie maszyn jest jeden model taki widać fajny. Tak? Taki nie mój trochę. W sklepie maszyn? Ale... Tak, tak. Gdzie to jest? Wiesz, no obok. Tu jestem. A, dobra, to nie będę pokazywał. Ludzie sami sobie się domyślą, okej, okay, dobra. Ale no. Zgoda jest, nie będę pokazywać, dobra. Jest, oczywiście. Więc fajnie. Też właśnie tak, dlaczego powiem, pamiętam właśnie, jak się tak mówi, że no teraz już albo swoje modele i oryginalne, nie? Że od Giansa, już żadnych nie będę brał od kogoś. Mówię, kurde, szanuję, fajnie, fajnie. No i spoko to wyszło ci, fajnie. No. Zresztą troszkę się... Trzeba się trochę odłączyć od... uniezależnić się. O, dokładnie, uniezależnić, to jest spoko. Dobra, myślę, że czas teraz na brówki nadszedł. Więc cóż, wracamy na gospo w takim razie. Idę do samochodu. Ja w takim razie sobie zasiądę do Yondera, ogólnie. I cóż, a ja pojadę samochodem. Wiesz co, gdzie jest wózek? Jeszcze powiedz właśnie. Bo tak, teraz pokażemy jak działają borówki. Jak się je ej, poczekaj, jak się je sadzi? Może na tym polu po prostu zasadzimy borówki. No to pokaż, jak jakby zasadzić w cudzysłowie. Okay, więc dobra. Borówki. Borówki jest w zarobisty sposób, który wpadliśmy na streamie i naprawdę fajnie to wygląda. Tak. Mianowicie... No tutaj muszę podziękować za podsunięcie pomysłu, bo to jest akurat dobry pomysł. Koks pomysł, nie? Więc po prostu bierzemy malowanko i po czym to masz? Pod liściami chyba, nie? Tak, leśna te liście, nie? Okej, okay. Więc macie liście i sobie po prostu malujecie. O, może tak zrobić trochę większe to? O, proszę bardzo. I mamy już teraz te borówki, co nie? Tak, one są na początku w stanie niedojrzałym, więc trzeba poczekać trochę, aż urosną. Ale potem można normalnie je zbierać. Okej, okay. Super, Ansko. Fajnie to zrobić, że można, że trzeba poczekać, a nie tak od razu. Więc powiedzmy, możemy zrobić całą taką plantację. Ewentualnie możemy zrobić jakoś to tak, żeby to było większe, tutaj powiedzmy. Dokładnie. A więc zrobimy taki placyk z tymi borówkami. Borówkami, jagodami, w sumie jak zwał, tak zwał. Ale no. Fajna sprawa, bo to są jakieś tam zawsze nowe rzeczy. Ale wiesz co, chyba tak musi pojechać na ten, na... do lasu, nie? Bo to już grancko pomalowane. No tak, tak. Dobra, więc jak idziemy do lasu. Trzeba poczekać z dwa dni gdzieś, nie? Mhm. Czy aż by urosły. Powiedz mi jeszcze, gdzie znajdę ten wózek do zbierania? Cały ten kombajn. Bo też zbieramy te borówki ręcznie. Tutaj. Tu jest? Okej, okay, drzwi, proszę bardzo. Jest. Czeka. Nasza maszyna. Więc tak, ogólnie do tego wózka możemy wziąć kasynowe sposoby, albo po prostu w ten sposób. Czekaj, można go podnosić? Jak się ma moc na podnoszenie przedmiotów, to tak można. A, no tak. O kurczę, troszkę mnie słabo. W takim razie, ale dobra, nic. Więc wyjedziemy sobie po prostu jakoś tak. Okej. Okay. Bo chciałem go podnieść, w sensie wiesz, na przyczepę go rzucić jakoś, co nie? Dobra rolniska, lecimy właśnie na las, tam już stoi zielak z wózkiem, czyli tym kombajnem do tych borówek. Ja przy okazji wam też pokażę, jak ładnie sobie transportować większe ilości, czyli mam tutaj takiego wędzika przygotowanego z turem oraz przyczepką, 4000 litrów, więc taki typowy wyjazd po prostu do lasu na borówki, czy tam na jagody, co nie? Też fajna sprawa jest to, że na przykład zielak wymodelował specjalnie wiaderka pod ten zbiór.
kolaski są, zaraz wam je dokładnie pokażę, jak to wygląda. No i też za chwilę Zielak też zaprezentuje, jak się zbiera te jagody. Potem jeszcze ja wam pokażę z perspektywy mojej, jak to wygląda. No i będziemy wtedy mieli ładny tej porównanko. Okej, okay, dobra, tu widzę, że Zielak sobie stoi, więc spoko. Tak, okej, okay. Więc tak, pozwolicie, dobra. Że... dobra, no to działaj. Dobra, to jadę. Jesteśmy do... A, przy okazji taka ciekawostka. Poza tym, że tu jest... Ej! Ty! Co jest? Ale to jest biegozownia, pole i jest tajor G-playowski. O, miejsce transportowe A. zrobiłeś. Mhm. Wow, no i Krzysztof Stanowski. Taka ciekawostka. Znany dziennikarz. Dokładnie. I na miejscu, w mapie, na miejscu jesteśmy w tym, ja na miejscu jestem w tym miejscu, więc jak ktoś to, tu jest polecam taki fajny spocik, też to jest od razu na początek, więc polecam to sobie, bo to jest najwięcej tych jagódek. No i ogólnie dobra, mógłbyś wysiąść, pokazać jak to działa najpierw? A, więc dobra. Tak, tak to wygląda. Niestety trzeba mieć rozkodowane DLC, ze mną, na przykład tam gdzieś zrobić jakąś animację albo coś. A też nie, niech Zielak pewnie nie chciał robić, że po prostu sobie potem stoi, nie? Więc no nie. Po prostu wsiadasz do tego, odpalaj to. A, dobra. Okej, okay, więc sobie wsiadł, no i teraz normalnie prowadzi sobie, zbiera jagódka. Proszę bardzo. To pokażę wam teksturę, proszę bardzo, jagody są tutaj widoczne. Jakbyś mógł tutaj potem podjechać i pokażę ludziom, jak się zbiera to. No dawaj, przejdź jeszcze. I proszę bardzo. I teraz to jest takie po prostu mniejsze i więc teraz fajnie, że teraz... No spoko, ej. Zaro mi się to jest teraz mniejsze, bo teraz widać, gdzieś zbieraliśmy to, nie? Mm-hmm, więc kozak. Właśnie to, tego tak nie było widać, więc teraz jest spoko. No więc... Tak wygląda zbiór jagód, może teraz ja zaprezentuję. Możesz pokazać jeszcze. Dokładnie. Siadamy. Ciekawostka też jest a propos tego obsługiwania. Musisz najpierw rozłożyć wózek, potem go uruchomić i dopiero wtedy nam to działa, no, co nie? Ja tam nie jestem zawodowym moderem, więc pewnie idzie jakoś to obejść, ale no, ja nie wiedziałem jak. Nie? No ale jest i tak jest spoko. Ponadto sterowanie jest naprawdę super i bardzo miło się tym się jeździ, nie jest takie, że tam się rwie czy coś. Tak naprawdę to jest spoko. Jak sobie wiecie, to jedziemy. Teraz sobie zawrócimy tutaj na tych burówkach. One właśnie. Taka rzecz, te jagódki właśnie, że burówki, ale raczej jagódki będę mówił, mają to do siebie, że one bardzo powoli się zbierają, tak. Bardzo powoli dropią, no ale jak w realu, no, nie zbieramy kilku ton naraz, nie, tylko... Zresztą możesz pokazać cenę, dlaczego tak wolno to wygląda. Najlepsze teraz, cena, patrzcie co jest, zobacz co jest, Jest to normalnie skup specjalny, skup burówek i aktualna cena to jest 12 989, czyli praktycznie 13 koła za tonę burówek. Powiem wam teraz taki tip, że za cały wózek zarobiłem chyba około 1400? No czekaj, to były 4 wiadra, tak, ponad 1000, no. No, ponad, coś prawie między 1,5 a 1000 za, za burówki, ale też cena boi trochę, nie? Więc... Tak, bo ceny skaczą nawet do 20 koła nawet. O matko, bosko. Było zapotrzebowane. Więc naprawdę wygląda kozak. Zaraz wam dokładnie pokażę, jak to wygląda już od strony takiej wyładowczej i co też to sprzedamy ogólnie, więc... Dobra. To ja może jeszcze powiem, jak to odrasta i jak to na Seasons wygląda. Dobra, to przy okazji ja właduję tutaj, co nie? Kontrol i oczywiście standardowo. Te jagódki po kilku dniach odrastają i można przyjechać tutaj ponownie je zebrać, więc nie ma żadnego problemu z tym. Kozacka sprawa. A na Seasons są one do zbierania tylko latem, więc tylko raz w roku można je zebrać. Dokładnie. O, proszę, i mamy oto zebrane tutaj elegancko wiaderko. Jest nawet podpisane to wiaderko ładnie, bardzo fajne ikonka tego jest zrobiona. No i normalnie możemy sobie wziąć, po prostu podjechać tutaj sobie. O Jezus Maria. Jest też dane do przyczep, więc wysypujemy sobie. Tak bardzo. Elegancko. I możemy, o Jezus Maria. Możemy sobie oczywiście, te wiaderka trzymać na start, więc fajnie, możemy sobie całą rodzinę zaprzęgnąć i w las, nie? 6 wózków jedziemy. Tak, dokładnie. Ojciec kosi, reszta zbiera ręcznie, nie? Ogólnie ręcznie nie da zbierać, tylko jest ten kombajnik, czyli właśnie ten wózek do tego. No niestety. Ale spoko. Chciałem zrobić, no chciałem to zrobić w postaci właśnie takiego wiadra, ale no nie da się bez wsiadywania do maszyny zrobić kombajna koszącego. Chyba, no, więc. Dokładnie, więc tak myślę, tak jest spoko, bo wózek bardzo fajnie się prowadzi. Więc dobra, cóż, siadaj do samochodu, jedziemy na skup, ja sobie te przekazy tutaj dodam trochę litrów, pokażę ile jest za 100 hajsików i ile jest tam za tysiaka i potem całą przyczepę taką, nie? No. Więc dobra. To może ja będę, to tak, ja prowadzę. Dobra, prowadź, no bo ja też trochę jestem wolniejszy. A, ten jechać, tak? Okej, okay, dobra, sorry. Nie możemy, no, spoko. Wybaczcie ludzie, jeszcze mapy nie jestem do końca. A, oświetlenie, na którym gram jest w mapie,
Więc jak coś, to macie to możliwość sobie zagrania taki. A wiadomo, jak wam się nie podoba, to możecie też Mołot Rockstara pobrać, macie inne świetlonko, nie? Fent ile jeździ? 40 czy 50? 43. Dobra. 43 sobie dzisiaj. Okej, spoko. Ja się na przykład mega jaram tym, że są tutaj jagody, bo to jest bardzo coś fajnego. Wiadomo, to jest taki bardziej dodatek, ale fajne jest to, że to jest swoje, robione od podstaw i że no tego nigdzie nie ma po prostu, nie? No właśnie, to jest taka w wolnej chwili, jakby ktoś chciał, to może sobie pójść, pozbierać. Dokładnie, jak tam gdzieś będzie brakować pieniążków, to zawsze na jagódki można pójść. Oczywiście ruch działa jak działa. Nie, on tu sobie stanął, bo tu... Przydrożne ssaki są w lasach. A, tak, tak. Na streamie tak właśnie śmialiśmy, że takie tam anomalie tutaj występują gdzieś. A wiadomo, że jak dużo lasów, to wiadomo, że to tak to działa. No i też fajnie w sumie, bo chyba taka pierwsza polska mapa, gdzie takie lasy są tutaj rozbudowane, co nie? Tak, tak. Nie wiem, czy pierwsza, ale na pewno jedna z pierwszych i taka na Mothuby szczególnie, nie? Znaczy, wiesz, lasy może są na każdej mapie, ale to jest tak naprawdę duża część tej mapy jest w lasach. Jest dużo lasów, no. A to spoko właśnie. Bardzo fajnie daje to klimat tym burówkom, nie? Że tutaj, powiedzmy, ludzie mogą się z tych burówek tych jagód utrzymywać, nie? Właśnie tak sobie myślałem, że no, skoro jest tyle tych lasów tutaj, nie, to coś by trzeba było zrobić z tym. No i tak wpadłem właśnie na pomysł z tymi borówkami. Nie, naprawdę, kozacki pomysł i zaraz wam też pokażemy, jak to wygląda. A, tak, to jest kuburówek, dobra, faktycznie. Mhm. Już prawie na miejscu jest. No, więc spoczko. Ogólnie mapa jest to wielkości tej normalnej, więc nie ma co się martwić o to. 2 na 2. Tak, tak, tak. Więc po co wielkość mapy, ale myślę, że tak jest spoko, wystarczy tutaj. Więc całkiem spoko to też się gdzieś tam prezentuje. Wiaderkami też normalnie można to sprzedawać, co nie? Tak, można. Po prostu wystarczy obrócić wiadro do góry nogami jakby i... Dokładnie. Wysypać. No i tu mamy cały ten skupik, proszę bardzo. Tak się on prezentuje, po prostu mamy tutaj jagódki te całe w wiaderkach i tu mamy sprzedaż, nie? Więc dobra, pokażemy ile za taki jeden wózek się zarabia, więc czekajcie sobie teraz, użyję magicznej komendy. Dobra ludziska, teraz zaprezentuję wam dokładnie ile mamy za sprzedanie wiaderka i cały taki 4-tonowy przyczep. Oczywiście 4 tony to jest naprawdę zbierania chyba, nie wiem, cały sezon. No... Ale pokażemy wam ogrom tego, jak to wygląda, jakie są pieniądze, nie? Więc dobra, wiadereczko. Najpierw wiadro. Bardzo. Za wiaderko 206 euro, powiedzmy. Znaczy euro, po prostu jakieś tam waluty, nie? W tej grze. No. Wiadereczko, ile ma tam kilo? Niby 30, ale coś nie działa do końca i do 20 się uzupełnia, nie wiedzieć czemu, czy tam 15, więc... Czyli za 20 kilo właściwie zebraliśmy 204 euro. Jest to cena jak najbardziej spoko. A teraz wam pokażę takie ekstremalne warunki, czyli 4 tony, oczywiście to jest ekstremalne, możemy mieć czego więcej, ale zebrać 4 tony to naprawdę już szacun by był ode mnie totalnie ogromny, nie? Więc ogólnie też pokażemy teksturę, jak to wygląda. O, proszę bardzo, tak to się prezentuje. No i możesz w sumie sprzedać, dawaj, czyli honory. Zobaczymy, ile dostaniemy chęsików. Okay. Dobra. Ja obstawiam, w sumie nie mam to obstawić, nie? Ale o Jezu, jak ten chęsik leci, w ogóle patrzcie, nie? Tak wam pokażę. Na górze macie. Mamy trochę hajsów dodany, wiadomo, ale... 52 tysiące! Ja dupia, ty, stary, to jest kozak, nie? A wyobraź sobie, ciężko ogólnie się pracuje w lasach, co nie? Bo w lasach mamy to tak porozsiewane w ogóle, ale jeżeli ktoś sobie na przykład pomaluje koło domu, to naprawdę jest to kozacki interesik, nie? Także fajna sprawa. No i cóż, czy coś jeszcze chcesz z tej mapy nam tutaj pokazać? Widzą ogólnie wszystkim? Czy to już jest raczej wszystko? Szczerze, to za dużo nie chciałbym pokazywać, bo wiadomo, są jeszcze ukryte rzeczy różne, a to już wiadomo, nie każdy wiadomo. Sobie sam, nie? No tak. Czyli cóż, podsumowując, największa rzecz to oczywiście borówki, potem mamy uprawy nowe, czyli żyto i lucernę, oraz mamy też zwierzęta, kaczki i kozy. Super, bardzo fajny zestaw, naprawdę według mnie zarobi się robota i super pomysł. I cóż, datę premiery jeszcze dokładnie nie zdradzamy, ponieważ sami do końca nie wiemy też, jakie to będzie. Ciężko to określić, bo wiadomo, jak to z Giancem. Tak, Giance mają swoje, my możemy mówić swoje, ale lepiej po prostu poczekajcie na spokojnie, wszystko na pewno będzie. Też na moim kanale powinny pojawić się niedługo zwiastun tej mapy, takie po prostu prezentacja może bardziej. Która będzie dostępna na Mothubie, żebyście to mogli sobie normalnie obejrzeć podczas sprawdzania to mapy na Mothubie, więc cóż. Dziękujemy za uwagę. Ze mną był oczywiście Zielak na tym zielonym dachu. Tak, do kolejnych oczywiście filmów. Trzymajcie się i wyczekujcie tej mapy, bo już naprawdę niebawem premiera i sobie pogracie na tych pięknych jagódkach. Dzięki za uwagę, do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć, pozdro.
No cześć.